Panie burmistrzu, powstają już bardzo poważne plany dotyczące nie tylko rewitalizacji zalewu, ale także budowy nowych mieszkań w Kamiennej Górze. Tak, to są dla nas dwie ważne sprawy, ponieważ mamy niedosyt działań w dotychczasowej kadencji i myśląc o nowej kadencji rzeczywiście bardzo mocno przymierzamy się, tak jak pani powiedziała, dwóch. Jest kilka innych jeszcze, ale te dwa są główne. Zacznę może od mieszkań, bo to jest ważne. Chcielibyśmy poprawić to atrakcyjność środowiska zamieszkania, zwłaszcza dla młodych małżeństw, które chcą pozostać w Kamiennej Górze i w tej chwili bardzo poważnie przystępujemy do budowy pierwszych dwóch mieszkań. Chciałbym, aby pierwsze dwa bloki powstały w 2019 roku. Jestem pewien, że to jest możliwe. Mamy lokalizację, ulica Kościszki, Ściegiennego. Pracujemy na tym. Zgłosił się też deweloper, który chciałby ewentualnie budować. No piękna sprawa, bardzo nas to interesuje. Będziemy mu szukać takich terenów. Również przeglądaliśmy nasz budynek po dawnym zakładzie Kamodex. Bardzo interesująca sprawa, dosyć kosztowna, ale też piękny teren pod budownictwo mieszkaniowe. W związku z tym nie tylko mówimy o tym, ale już przystępujemy do działania. Pierwsze plany, pierwsze wizualizacje już się dzieją i chcielibyśmy po nowym roku, aby poprzez budżet już prowadzić te inwestycje do remontu. Oczywiście będziemy też pozyskiwać środki. Zgłosiliśmy akces do programu Mieszkanie Plus, ale również i sami prowadzimy rozmowy z Krajowym Bankiem Krajowym, który jest jakby wspierającym ten program, że być może będziemy korzystać z ich kredytu w innej formie. To jest temat jeszcze do dyskusji, ale działamy na kilku frontach, bo bardzo nam na tym zależy, żeby mieszkania pojawiły się w przyszłym roku. No, takie mieszkania świetnie powstają w Wałbrzychu. Tak, Wałbrzych jest dla nas tu pewnego rodzaju przykładem. Bardzo mocno poszli, skorzystali zresztą z pilotażowej części programu Mieszkanie Plus. I w związku z tym bardzo uważnie się przyglądaliśmy tym działaniom i chcemy, oczywiście nie ta skala Kamienna Góra Wałbrzych, ale przy całym zachowaniu proporcji uważamy, że możemy budować pierwsze dwa budynki. To jest początek, potem następne i myślę, że to jest, mówię, realne i bardzo się przymierzamy. Druga sprawa, o której pani mówi, to jest zalew. Myśmy na temat zalewu zresztą razem, żeśmy już dużo rozmawiali, ale chciałbym może to tak... Pamięta pan o zakładzie? Tak, pamiętam o zakładzie i myślę, że powiem inaczej. Uważam, że ma być ten pozytywny aspekt naszego zakładu ma zafunkcjonować, nieważne kto wygrał, kto przegrał. W związku z tym tak, z jednej strony czynimy działania związane z dalszym czyszczeniem poprzez mikroorganizmy, tego nie zaprzestajemy, bo jest szansa, że być może oczyścimy wodę, chociaż tutaj brudna rzeka Zadna jest dla nas utrudnieniem, ale będziemy też próbowali z tym porządek zrobić. Chociaż poprzez budowę jazu i nie tylko. A z drugiej strony kompleks jednak basenu, o czym ja powiedziałem i wcale się z tego nie wycofuję, że przynajmniej jeden basen na terenie zalewu mógłby powstać, nie jest to żadną mrzonką. Zresztą z tego co wiem, to moi kontrkandydaci w wyborach również ten temat podkreślali, także tutaj myślę, że nikt nie powie, że mówię rzeczy niedorzeczne. Jest to możliwe i nad taką koncepcją się w tej chwili zastanawiamy. Też chcielibyśmy, aby w roku 2019 powstały już gotowe projekty, aby byśmy mogli w następnym roku przystąpić. A mikroorganizmy, mam nadzieję, pozwolą, że pewne działania zaczną się wcześniej. Tutaj też pracujemy nad pewną wizualizacją, bo to nie tylko basen, to również amfiteatr, który nieco sposobem gospodarczym już przygotowujemy. I również to, co jest dla nas istotne, ścieżka dookoła zalewu, o czym rozmawialiśmy. Tutaj poszukujemy tylko źródeł finansowania. Składamy po prostu wnioski tam, gdzie można złożyć. Liczymy, że ta ścieżka wraz z ławkami, wraz z oświetleniem powstanie, bo ona musi być integralną częścią, bez niej nie da się. I tak to wygląda na dzisiaj, jeśli chodzi o podjęcie tych działań związanych z zalewem.